Porozumienie uczelni technicznej ze szkołą samochodową to niejako zwieńczenie dotychczasowej pracy tych dwóch placówek. To porozumienie jest bardzo ważne, przy czym trzeba tu powiedzieć, że Politechnika prowadzi taką współpracę, działalność ze szkołami różnego poziomu, od podstawówek, wcześniej gimnazja, teraz ponadpodstawowe, już wiele, wiele lat. Z Politechniką współpracuje nam się bardzo dobrze, jestem bardzo usatysfakcjonowany, że ta współpraca trwa. Obecnie realizujemy innowację pedagogiczną, pojazdy elektryczne i hybrydowe. Jest to w ramach nauki zawodu technik pojazdów samochodowych. Współpraca polega na tym, że pracownicy naukowi Politechniki prowadzą zajęcia podczas tej innowacji. Niestety żadna szkoła średnia nie jest w stanie dorównać pod względem wyposażenia, pod względem posiadania laboratorii, warsztatów w Politechnice Częstochowskiej. No tutaj mamy na pewno w pewnym zakresie to nowocześniejsze wyposażenie, wynikające z tego, że my od lat prowadzimy też badania związane z napędami silnikowymi, jak i również badania z diagnostyką pojazdów, diagnostyką układów podwoziowych. Mamy dobrze wyposażoną hamownię podwoziową i układ do diagnostyki i zawieszenia układu kierowniczego. Mogę powiedzieć, że to jest jeden z takich najlepszych układów w tej chwili dostępnych na rynku. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej prowadzi współpracę z wieloma szkołami. A za sprawą Uniwersytetu Młodego Odkrywcy jest też znany młodszym uczniom. Po pierwsze, w szkołach uważamy, że należy ugruntować tą świadomość, że coś takiego jak technika, nauki techniczne są ważne i w przyszłości mogą dać dobry zawód. Po drugie, współpraca ze szkołami takiego szczebla średniego, wyższego, na pewno pomaga nauczycielom, pomaga tym szkołom w podniesieniu poziomu kształcenia. Siłą rzeczy możemy ich wspomóc, po pierwsze kadrowo, a po drugie także w zakresie laboratoriów, uzupełnić to, czego w szkołach nie ma. A chcielibyśmy też, żeby w przyszłości ci młodzi ludzie może przyszli do nas na studia albo do innych uczelni technicznych. Wydział ten inwestuje nie tylko w ludzi, ale także w nowoczesny sprzęt. Na przykład mamy tutaj takie urządzenie do diagnostyki instalacji elektrycznych. Wiadomo, że elektromobilność to nie tylko zmiana napędu, ale też cyfryzacja i diagnostyka, prawda? Więc mi się wydaje, że tutaj my możemy studentom zaoferować dobrą wiedzę, którą będą mogli wykorzystywać później w pracy zawodowej. W tej chwili w Polsce gospodarka bardzo potrzebuje wykształconych kadr w zakresie techniki i to jest nasze zadanie jako wydziału, gdzie kształcimy zarówno informatyków, jak i mechaników, mechatroników oraz otwieramy nowe kierunki, czego przykładem jest inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego oraz sztuczna inteligencja i data science. Program jest współfinansowany przez Politechnikę Częstochowską.